i Unii Europejskiej, tak zwany wyrok w sprawie Koman. Nie możemy dopuścić, żeby w Polsce zrównane były związki jednopłciowe z małżeństwami. Apelujemy, żeby zabezpieczyć Polskę, zabezpieczyć nasz kraj przed tymi bardzo złymi tendencjami. Szanowni Państwo, mieliśmy kończyć nasz marsz jeszcze? Tak, na Placu Zamkowym pod kolumną Sekunda. Jednak z różnych względów organizacyjnych kończymy tutaj. I proszę zobaczyć, wypełniamy ten plac, a patrzy na nas z tego co kołu, z pomnika Stefan kardynał Wyszyński, wielki prymas tysiąclecia. Wielki nauczyciel naszego narodu, ten, który bronił w czasach komunistycznego zniewolenia naszą ojczyznę, nasz naród przed komunistycznym uciskiem, przed tymi wszystkimi treściami, które wynikały z komunistycznej ideologii. Ten, który zawierzył naszą ojczyznę Matce Bożej na Jasnej Górze. I cieszymy się, że w tę rocznicę, setną rocznicę odzyskania niepodległości, możemy się u stóp tego pomnika księdza prymasa kardynała Wyszyńskiego spotkać i podziękować Bogu za to, że mamy wolną Polskę. Szanowni Państwo, teraz nie wiem, czy zespół Pipes and Drums jest gotowy. Są gotowi. Przyjmijmy oklaskami. Pipes and Drums. Bardzo proszę.
Brawo!
Brawo, dziękujemy bardzo. Zapraszam teraz pana Michała, członka zespołu Pipes and Drums. To jeszcze pewnie za chwilę. Zespołu Pipes and Drums o wejście tutaj na lawetę. Szanowni Państwo, mam taką gorącą prośbę teraz. Szczególnie tutaj do pań, które są w stanie błogosławionym, które oczekują dziecka. Tak jak co roku chcielibyśmy mamy, które właśnie będą, spodziewają się dziecka, chcielibyśmy panie szczególnie tutaj uhonorować. I bardzo proszę, żeby panie ustawiały się tutaj przed banerem z napisem Marsz dla Życia i Rodziny. To będzie ten czas teraz na to, żeby się państwo zebrali. A wszystkich też bardzo...